Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 1000 IBU, o dziwo, nie, to nie jest vlog ulicami Decina, chociaż jestem w Decinie. W dniu święta narodowego, 3 maja, nagrywam 1000 IBU z obcej ziemi, na obczyźnie, jak miliony polskich patriotów przez wieki. Słuchajcie, wielka wiadomość. Rozniosła się naprawdę bardzo szerokim echem. Być może na fali właśnie pierwszą i trzeciomajowego święta, szczególnie trzeciomajowego święta narodowego, Grodziskie najlepszym piwem na świecie. Wygrało konkurs, orzeczono, że najlepszym piwem na świecie i tak dalej, i tak dalej. Mało znane w samej Polsce. Taki wielki sukces. No i trzeba powiedzieć, że myślę, że jest to sukces. Marketingowo jest to sukces. Myślę, że wiele osób sięgnie po Grodziskie, a nawet nie po Grodziskie, to prawdziwe piwo z Grodziska, czyli piwo w stylu grodziskim, tylko na przykład po grodziską White IPA, czy po grodziskie białe, czy po grodziskie jakieś jeszcze inne, na fali tego, że grodziskie wygrało. Przecież widziałem. Co więcej, w TVN-ie mówili, w TVN24. Co więcej, portal spożywczy napisał i nawet napisali bez większych bzdur, czyli dość dobrze opisali ten styl, czyli big success, po prostu niewyobrażalny sukces polskiego piwowarstwa. Tylko, że nie. Tylko, że nie. A powiem Wam, dlaczego, że nie. Po pierwsze, to nie było żadne konkretne piwo. Po drugie, to nie był żaden konkurs. Po trzecie, to jest plebiscyt. Plebiscyt jakiejś kanadyjskiej, z tego co słyszałem, strony czy portalu Taste Atlas, który co jakiś czas robi różne rankingi na najlepszą zupę, na najlepsze ciasto, na najlepsze pączki, na najlepsze ten. I bardzo często tam wygrywają polskie potrawy, jakiś żurek, jakaś tam kiełbasa, jakaś tam, co tam może jeszcze wygrywać, jakieś pączki, jakieś słodycze, najlepsze ciasta i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że niestety mamy kompleksy jako Polacy. I w związku z tym bardzo nas cieszy, jeżeli nas doceniają za granicą. Docencie nas, docencie! I sami sobie na to głosujemy. I to nie chodzi o to, że tam była jakaś manipulacja, bo tam nawet ci organizatorzy mówią, że no my pilnujemy, żeby nie było manipulacji i tak dalej, i tak dalej. No ale prawda jest taka, że po prostu my to lubimy. Więc jest tam dużo użytkowników, którzy głosują w tych i mówię, co chwilę tam wygrywa jakiś żurek, kiełbasa, kaszanka i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że ma polską flagę przy sobie. Notabene w tym całym rankingu, najbardziej niż to pierwsze miejsce Grodziskiego, to mnie striggerowało to, że Porter Bałtycki ma flagę fińską, dzięki temu jest w drugiej dziesiątce, bo jakby miał polską, to myślę, że miałby szansę na podium. No ale niestety, ktoś tam nie odrobił lekcji i fińska flaga do Porteru Bałtyckiego, no to Finowie w ogóle nie kumają, co to są Portery Bałtyckie. No ale wróćmy do samej idei, że piwo Grodziskie wygrywa plebiscyt, no bo tak to ujmijmy, bo to nie jest konkurs, z innymi stylami. Pomijając, że głosowali głównie dlatego, że była tam polska flaga, myślę, że takie było, taka była geneza, to co to w ogóle znaczy, że jakiś styl wygrywa z innymi? No kurna nic! Nie ma czegoś takiego. Nie można powiedzieć, że jakiś styl jest najlepszy na świecie. Bo jeżeli już, to o czymś takim powinno świadczyć wielkość sprzedaży. No to jeżeli tak, to najlepszym piwem na świecie bez wątpienia jest międzynarodowy jasny lager, bo produkuje się go po prostu najwięcej. Najwięcej na świecie. Innym kryterium może być, że wybieramy piwa, które są najwyżej ocenione w danym stylu, na przykład na jakimś portalu, na którym są ludzie, którzy się znają, a nie dlatego, że jest flaga polska, to tam klikają, tylko na przykład na Ratebeerze, na Antapcie. No i tam pewnie by wygrały jakieś belgijskie style. Tu zresztą były dość wysoko. Ale o dziwo na przykład Triple był na drugim miejscu. No co, gdzie Triple? No proszę Was, nudna Belgia. Za mną Deciński zamek, bardzo malowniczy, a ja jestem na moście nad Łabą, bardzo malowniczym. W ogóle cała Dolina Łaby bardzo malownicza. I tak tu, prawda, narodową majówkę spędzam.
Ale żeby wam powiedzieć, że tak nie jest tak źle z tym polskim piwem, to powiem wam, że więcej piwa polskiego tu wypiłem niż czeskiego. Oczywiście przywiozłem je po prostu sobie. No bo na czeskim byłem w jednym browarze tutaj i tak średnio było. Dobrze, że w ogóle wrócił po jakimś tam okresie nieważenia. Jeszcze jest jeden browar, którego jeszcze nie odwiedziłem, więc być może tam zmienię zdanie. Natomiast no, myślę, że nasze piwo już dawno, szczególnie piwo kraftowe, już dawno przegoniło ich piwo kraftowe. Natomiast koncerniaki rzeczywiście myślę, że mają przeciętnie lepsze niż nasze, ale jak widzę Pilsnera Urquella, to wolę czeskie wino. No ale nie o tym, nie o tym. Wróćmy do tego Grodziskiego. To bardzo fajnie, że ono wygrało, bo to idzie jednak w świat, pada w głowę, nie tylko nam. Słuchajcie, ja byłem w szoku. Kumpel z Anglii do mnie pisze, widziałeś, Grodziskie wygrało, nie? On się nie interesuje piwem, ale wie, że ja się interesuję, nie? Mówię, ej stary, bullshit, nie? Jeśli nawet by wygrało w jakimś Ratebeerze czy Antapcie, to tylko dlatego, że jest go po prostu mało. I rzeczywiście jest doceniane przez ludzi, którzy się interesują piwem. Ale dla mnie na przykład większym newsem świadczącym o sukcesie Grodziskiego jest to, że na przykład w zeszłym roku na konkursie w Brazylii wygrało Grodziskie jako najlepsze piwo konkursu. Ale uwaga, uważone przez brazylijski browar, ale piwo w stylu Grodziskie. I to jest news. To powinno być w wiadomościach. No nie, przepraszam, wiadomościach. W wiadomościach nie, bo tam to jest tylko... szkoda szczępić ryja, nie? W wiadomościach nie. Powinno być w wszystkich portalach, się powinno rozumieć, że w Brazylii najlepszym piwem okazało się Grodziskie, ważone przez brazylijski browar, bo to jest taki super styl. Cudze znacie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Zobaczcie, ja w Polsce też mamy Grodziskie i ten, ale w Polsce Grodziskie się nie cieszy popularnością. I pewnie nie będzie się cieszyło popularnością, bo jest to specyficzne piwo. Jest to piwo dymne, lekko alkoholowe, no specyficzne. Ale powiem wam szczerze, jakby mnie ktoś zapytał, jaki jest najlepszy styl piwa na świecie, to ja bym powiedział, nie ma czegoś takiego. A jaki jest twój ulubiony styl piwa na świecie? Mnie by zapytał, powiedziałbym, nie ma czegoś takiego. Na każdą okazję ja mam inny ulubiony styl. Lubię wypić Pilsa, lubię wypić Hazy Ipkę, ale lubię też Risa Barrel Age. Więc... nie ma takiej, taka koncepcja jest z gruntu po prostu błędna. A to był po prostu plebiscyt, którym pokazaliśmy po raz kolejny, że jak jest flaga, to wszyscy razem na Grodziskie. Hajża, hajda na Moskala. Ale fajnie. Generalnie fajnie, myślę, że jakkolwiek mówię, informacja, że Grodziskie jest najlepszym stylem na świecie, a w ogóle ludzie myślą, że najlepszym piwem na świecie, to jest bullshit. To sama akcja myślę, że będzie miała tylko pozytywne skutki, no ale ja wam niestety muszę powiedzieć, jak jest, no. No jest to po prostu plebiscyt. Plebiscyt, w którym ludzie sobie klikają. Nie ma to nic wspólnego z opiniami ekspertów, nie ma to nic wspólnego z jakąś obiektywną wartością. Ja Grodziskie staram się promować na każdym kroku, jestem dumny, znaczy dumny to akurat ten, no, ale uważam, że jest ciekawym piwem. Ciekawym stylem, ale też nie uważam, że to jest moje ulubione piwo, nie? To znaczy, wolę wypić dobrą Hazy Ipkę niż Grodziskie, wolę wypić dobrego Risa Barrel Age niż Grodziskie, wolę wypić Pilsa niż Grodziskie, ale jak jest gdzieś Grodziskie, czy z polskiego browaru, czy z zagranicznego, zawsze po nie sięgnę, bo każde jedno Grodziskie jest jakimś tam przeżyciem, jest jakąś tam historią, przygodą i generalnie mówię, to jest ciekawy styl, ale na pewno bym go nigdy nie nazwał najlepszym na świecie, bo po prostu nie jest najlepszym na świecie, tylko mówię, nie ma czegoś takiego jak najlepszy na świecie styl piwa, po prostu nie ma. Tak samo jak nie ma najlepszego piwa na świecie, nie ma najlepszego, nie wiem, samochodu na świecie, nie ma najlepszego samolotu na świecie i tak dalej, po prostu takie rzeczy nie istnieją. W konkretnych warunkach, przy konkretnej, w konkretnym konkursie, w konkretnej dniu, chwili, w konkretnych kryteriach, jak coś zawsze wygrywa, ale nigdy to jest najlepsze na świecie. A wszyscy startowali? No nie. A wszyscy są dostępni równo? Nie. Więc nie szukajmy tutaj, jakby nie leczmy swoich kompleksów takimi rankingami, ale z drugiej strony pijmy piwo Grodziskie,
i propagujmy je, bo rzeczywiście jest nieznane, jest zbyt mało znane jak na to, jak oryginalny jest to styl, ale też umówmy się, Grodziskie jest piwem stosunkowo trudnym. Stosunkowo. Nie bardzo trudnym, ale jednak stosunkowo trudnym. To by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie zdruzgotałem w dzień, bo ja to oczywiście nie opublikuję w 3 maja, żeby już Wam nie ryć tego święta, tylko 4 maja, ale wiadomo, że jeszcze wszyscy żyjemy, flagi jeszcze nie pościągane, więc mam nadzieję, że nie zrujnowałem Wam tutaj życia tą informacją, ale prawda jest taka, Grodziskie nie jest najlepszym stylem na świecie. Niestety. To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.